Siódmy przekaz od Boga Ojca Stwórcy Wszechrzeczy. 6 czerwca 2021 rok. 10 rano. Warszawa. Przez Przenajświętsze Serce do pełnej intronizacji Jezusa Chrystusa. Do najwyższych władz państwowych i duchownych Polski, prymasa, prezydenta, premiera, do całego wybranego narodu polskiego oraz wszystkich mniejszych narodowości zamieszkujących terytorium Polski. Umiłowane moje dziadki, umiłowani i najdrożsi memu sercu, bądźcie czujni i ufni Trójcy Świętej, miłujcie się wzajemnie, jak ja was miłuję. Przez Przenajświętsze Serce do pełnej intronizacji mojego umiłowanego Syna, wam posłanego na Króla Polski, Jezusa Chrystusa. Od dawna czcicie godnie i z wielką pobożnością Przenajświętsze Serce mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, szczególnie w wyznaczonym czerwcowym czasie, co raduje mnie i mojego Syna. Dałem wam mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, na Króla Polski i oczekuję od was pełnego poświęcenia i oddania się w jego opiekę i przewodnictwo duchowe. Obecnie pragniecie kolejny raz zawierzyć się Przenajświętszemu Sercu mojego Syna, Jezusa Chrystusa, wam posłanego na Króla Polski, co mnie raduje i czyni wielki niedosyt pragnienia mojego serca, gdyż powiadam wam, ja wasz Bóg, Ojciec Stwórca Wszechrzeczy, dałem wam moje dzieci, mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, na Króla Polski. Oczekuję od was, po pierwsze, pełnego poświęcenia i oddania się w opiekę i przewodnictwo duchowe mojemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Po drugie, macie dopełnić jak najszybciej, zanim upubliczni się Antychryst, intronizację Jezusa Chrystusa na Króla Polski przez prymasa, prezydenta i premiera. Jeśli dopełnicie intronizację mojego umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, na Króla Polski, będziecie, jako naród dla narodów, pod moją Bożą pieczą i zdrojem łask. Mówię wam, ja wasz Bóg Ojciec, Stwórca Wszechrzeczy, a o co byście nie poprosili dla siebie czy bliźnich, w imię moje będzie wam pomnożone powielokroć. Czekam na każdego z was. Kocham każdego z was. Błogosławię was w imię Trójcy Świętej, w imię moje, Boga Ojca Stwórcy Wszechrzeczy i Syna mojego, Jezusa Chrystusa i mojego Ducha Świętego. Niech niebieska nasza Matka, Najświętsza Maria Panna Dziewica, Matka Kościoła, was otacza opieką i was wspiera. Jezus Chrystus, Król Polski. Posłanie Światłości, Małgorzata Dygas, Konopacka.